honorowy tytuł Krakowianka Roku otrzymuje Roma Krzemień za propagowanie kultury i tradycji krakowskiej. Za propagowanie kultury i muzyki polskiej na wschodzie i zachodzie Europy. Za naukę patriotyzmu. Za to, że Roma występuje w zawsze najpiękniejszym stroju ludowym, w stroju krakowskim. Zawsze było to te modlitwy za ojczyznę, co on wyprowadził, tak każda pielgrzymka. Przedtem było tyle dyskusji, a potem się okazało, że jakieś nowe siły. Co czwarte, gdybyśmy się modlili za Ojca Świętego, to regularne było. Tyle razy dawało się zakładać. No Ojca Świętego kochamy, Ojca Świętego. No. Zapraszamy do Polski. Wołaliśmy w Gdańsku, już zapraszamy do wolnej Polski, więc i tu życzenia już na święta jako pierwsza grupa na Boże Narodzenie dla Ojca Świętego od nas wszystkich i od wszystkich, co na takich, które dalej są. To jest naprawdę kawałek historii. To nie tylko Polski, ale to jest kawałek historii, ja wiem, Europy przynajmniej. Jednak jak się w całości to weźmie, ten cały proces od 80 roku. No, proces od 78 się zaczął, bądźmy szczerzy. No, jak ktoś chce, to może tak liczyć, ale jak się to weźmie wszystko w całości i ten ostatni etap, ten rok obecny, to przejście jakieś pokojowe, to nadzwyczajne rzeczy. Nie boją się tam dzieci, za taką problemę. Czy młodzi. Tak, nie ma problemu. Brodacie wzbój zadają zaufanie. No to? Właśnie. Tak. No zaplecze to jest. No, więc szczęść wam Boże. Bardzo dziękuję za odwiedziny takiego zespołu niezwykłego. Bardzo dziękuję. Szczęść Boże dla waszych rodzin i dla całego tego środowiska, która nosi tutaj solidarność. Czy moglibyśmy się razem jeszcze za tą naszą Polskę pomodlić? A możemy się pomodlić. Ojcze nasz. Obnażony ogień krzewu.